Cześć, dajcie, z tej strony Wiktor i w tym odcinku wracamy do MTMA, do GTA San Andreas i mam bardzo fajny pomysł. Mam bardzo fajny pomysł, który będę robił parę dni realizował, ale wy zobaczycie oczywiście w jednym odcinku, może w dwóch maksymalnie, bo nie chcę jakoś tego przeciągać. Pierw płacę sobie pieniądze do bankomatu, zostawię tylko te 281. I pojedziemy do Street View. W tym odcinku mam pomysł, żeby zrobić. Mam pomysł, żeby w tym odcinku. Wow. Oj, policjant. Dobra, mam pomysł, żeby w tym odcinku wziąć. I całą mapę objechać na Street View. Wygrać taką całą mapę. Bo jestem tak naprawdę ciekawy, ile mogę zarobić na Street View na całej mapie od objeździe. Się tym zainteresowałem i jak patrzyłem, to. O Jezu. O, jeszcze policjant i flader mi to się dołożył. No. Super. O, samochód drugi. I się zainteresowałem i chyba 64 GB mogę zebrać na całej mapie, a po 10 GB chyba mogę całkowicie zbierać. Po 10. O, i znowu mi się nie ładuje. Tak, nie ładuję tekstury. Super. Po prostu super. No więc co? Zobaczymy w ogóle, jak to było z tymi stawkami. A nie, przepraszam. 128 GB. No to się pomyliłem, bo tu spojrzałem wcześniej. 128. I wtedy jest 180 za gigabajt. Powyżej 128. Czyli do 130 pewnie jest cała mapa. Dobra. To zaczynamy. W tym momencie mam zrobione jakieś 8-9 GB, bo miałem 13, ale oczywiście się wszystko popsuło. I nie mogę zminimalizować gry, dopóki nie zbiorę wszystkiego. To będzie żmudne, więc pierw pojedziemy sobie na stację benzynową, zatankujemy przy okazji, żeby potem się nie ratować gdzieś na poboczach. O Jezu, szukam, bo mi spadło coś. Niangdzie to coś jest. Dobra, tu mówię, mam 10 GB. I spójrzmy, jak ta mapa wygląda. O. Dzisiaj myślę, żeby zrobić tutaj taką mniejszą część mapy, znaczy dół, żeby pierw objechać. O! Pierw objadę cały świat dookoła. To powinno zebrać 10 GB, a potem zacznę wypełniać miasta. Tak będzie chyba najlepiej. Wszystkie drogi zewnętrzne pierw, a potem na miastach. Żeby mi się wszystko nie plątało i żeby wszystko zaliczyć tutaj. Dobra, no to pierw sobie pojedziemy na stację. Lejemy do pełna. Ktoś mówi, że ma na ma, man, mam. Jezu, ma nam. Jezu, dobra. Samochód na sprzedaż. Ale w sumie nie wiem, czy kupić, czy nie. Dobra, to spójrzmy na mapę, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy. Oj, ludzie, przestańcie. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy. Nienawidzę się szukać na mapie, bo nigdy nie mogę znaleźć. Hej, gdzie my jesteśmy? Nienawidzę się szukać serio na tej mapie. Tam jest woda, czyli powinniśmy się gdzieś tutaj. Dobra, widzę się. Jesteśmy tu, czyli musimy jechać. O,
to pojedziemy w tą stronę. I tu zaczynamy, więc ja przyspieszę tempo i... Oj, na przyspieszonym tempie to będę musiał zrobić... Ojejciu, kochany. Będę wam po prostu ciął urywki i pokazywał też. Więc będzie przyspieszone tempo i urywki. Dobra, to dzięki za wstęp. Zapraszam do oglądania. Dobra, przez tego typka muszę wziąć, podjechać na stację, odebrać kasę i wymienić samochód. Muszę znaleźć tu bankomat. Mam pomysł. Mam teraz 245. I w bankomacie mam równe 6000. Tak, 6, tak, 6 tysięcy równe. I ze Street View pieniądze będę wpłacał do bankomatu. I wszystko, co jest powyżej 6 tysięcy, to jest ze Street View. I tak będę robił. Dobrze, zobaczmy, ile teraz dostaniemy. Mamy. Przepraszam, że takie, ale coś muszę. No to 540 za 4, no prawie 5 GB. To samochód tu odłożę i wezmę kolejny. Dobra, my już tutaj jedziemy do stacji i zrobiłem cały środek, w sensie w obramówki na środku i pękło mi opona. Bo oczywiście Wiktor jedzie, pisze na telefonie, skręca i wszystko naraz. Dobra, mamy ile przejdzie, ile mamy gigabajtów? Już 25 gigabajtów. W grej mapy. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ile będziemy już mieli kasy. Dostaliśmy 900 za 7 GB.
Zebraliśmy teraz 7 gigabajtów. Sporo. Dobra, ja tutaj pojadę, żeby to wpłacić do bankomatu. Żeby wpłacić równą tą sumę. O. I zarobiliśmy już 1778, no 79. No dobra. Jeszcze sobie chcę zobaczyć, jak wygląda w urzędzie, co i jak. I w sumie na dzisiaj to zrobię tyle. A jutro całe San Fierro i calutki i tą górę na dole. Dobrze, no to przechodzimy do drugiego dnia. Cześć, witajcie, z tej strony Wiktor i to jest już drugi dzień nagrywek. Ja jestem już po nagrywkach i musicie mi wybaczyć, ponieważ no sami spójrzcie. Tutaj są kulisy, jeszcze edytuję sobie. Film ma z drugiego dnia 6 godzin, ponad 6 godzin i z pierwszego dnia były jeszcze 3 godziny. Z pierwszego dnia udało mi się już, wam pokazuję co zrobić, udało mi się zmontować go w, gdzie to jest, Boże, udało mi się go zmontować w czasie, żeby on miał 11 z Cześć, wiecie, kawałkiem. jest na dole. Tak, 11, 11:20 i wybaczcie, po prostu wrzucę sobie tutaj same zakończenie tego wszystkiego, pokaz mapy co zrobiłem, jak to zrobiłem. Nie będę wstawiał całego filmu, bo po pierwsze nikt tego nie obejrzy, po drugie gdybym chciał zedytować te 6 godzin, to wyszło mi na 2 godziny filmu co najmniej. Na przyspieszonym tempie wychodzi, że wyjdzie mi 4,5 godziny samego przyspieszonego tempa, to jest nudne. To jest po prostu nudne. Tego nikt nie będzie oglądał, a jak za bardzo przyspieszę tempo, to będzie wszystko rozmazane i tego też nikt nie będzie oglądał, więc wstawię tylko jak wyglądała mapa screenshota. Zrobiłem 60 GB, czyli równą połowę mapy. Całej mapy nie dałem rady zrobić, bo 9 godzin mi zajęło zrobienie połowy, a co dopiero, żeby zrobić całą mapę. Na połowie zarobiłem, pokazane jest na tym, no po prostu obejrzycie zakończenie. Przepraszam was za to, że nie wstaję całego filmu, ale nie da rady. No więc na Street View, przy większej części mapy, tutaj oto, o Jezu, nie ten guzik, oto tej części mapy, tutaj wam zamaluję część, której nie zrobiłem. To około to jest połowa mapy zostało, około połowa mapy. Zrobiłem, już wam mówię ile gigabajtów. O, to jest. Hello, ej, ogarniam cię. No, zrobiłem 50 parę gigabajtów tam. Zaraz wam nawet pokażę na screenie, na ekranie. Zrobiłem prawie 60 gigabajtów. I z 60 gigabajtów zarobiliśmy 6410 euro i 14 centów. No i co? Według mnie tej pracy się całkowicie nie opłaca, bo właśnie na ekranie wam się wyświetlają godziny, ile to robiłem. I według mnie tej pracy się nie opłaca. No w kolejnym odcinku mam pomysł, żeby wziąć jechać na lotnisko i zrobić te 10 godzin na L1. Żeby mieć L2 i wtedy na L2 już będę więcej zarabiał i
łatwiej, a przez te 10 godzin jestem ciekawy, ile zarobię. Więc to będzie w kolejnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku.